Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na razie znajdujemy się w sypialni, na łóżku sobie chillujemy, ale tak naprawdę też przed chwilą siedzieliśmy z Dominem i wymyślaliśmy pytanie na dzisiejszy film. Dlatego, że w dzisiejszym filmie będziemy przepytywać naszego sąsiada AK Avenixa. Więc zobaczymy, czy jest na tyle mądry, jak uważamy, że jest. Ale zobaczycie, co będzie się dalej działo w tym odcinku. Jeżeli taki odcinek wam się spodoba, pamiętajcie koniecznie o łapce w górze, subskrybujcie mój kanał. I ja właśnie też tak siedzę na telefonie, przeglądam sobie tutaj social media, więc przy okazji was zapraszam na mojego Insta. Tutaj też pojawi się wam nazwa. I co? Lecimy go napastować. Jakby co, on totalnie nic nie wie o tym odcinku. Nic, prawda? Prawda, zgadzam się. Wymyśliliśmy z Osią pełno pytań, żeby sprawdzić po prostu, czy Adam jest głupi. Czy mądry? A Adam nic nie wie o tym, no. Więc lecimy do niego. Au, moje plecy! I razem z Zosią idziemy go przepytać. Ała! Zosię bolą plecy przez ostatnie 3 dni, więc przepraszam za nią. Idziemy go znapastować najpierw u niego w mieszkaniu, ale my mamy tutaj troszeczkę ładniejszą aranżację, więc tutaj sobie usiądziemy, zasiądziemy, więc trzeba będzie go tutaj przeprowadzić. Mam nadzieję, że on się w ogóle zgodzi. No bo dokładnie. Jak on, nie możemy mu powiedzieć, że to jest test na głupotę. Tak. Musimy go tak właśnie, no Adam, chodź, nagramy film na kanapie. Tak, nagramy film na kanapie, nagrywam vloga, że będzie to część filmu, żeby się nie stresował, że to jest cały film o nim. No tak, ale najważniejsze jest to, żeby go teraz obudzić, bo pewnie śpi, i zaprosić go tutaj do nas, więc chodźmy do niego. Chodź. Co? Co tam? Nic nie mam. Co robisz? Co to za możesz kamerę? Robić? Nagrywamy vloga. Tak? Tak. Aha, masz syf? No nie. Nie mój syf, to syf współlokatora. On zostawił taki syf. Ja. No. Ale patrzcie, mamy dobre rzeczy. Zapraszam, zapraszam. OMT i nie spodziewałem się. Zapraszam, zapraszam serdecznie. No, trochę wali. Nie kłam. Trochę śmierdzi. Dobrze, że widzowie tego nie czują. Co, już masz śniadanie? Używasz, no, co sobie gotowałeś? Tosty. Tosty. No. Chodź do nas, bo jednak mamy film na kanapie, w sensie jedną część do filmu. Dobra. Mogę odpuścić sobie? Tak, mogę. Weź sobie, no. Da ci się. No chodź. Zapraszamy, zapraszamy do środka, chodź. Spoko, to nie jest żaden prank. Na luzie. Adam się już pyta, w jakiej tu jest sprawie, dlatego już ci dzisiaj wyjaśnimy, co tutaj robisz. W dzisiejszym odcinku to nie jest żaden vlog, robimy test na twoją głupotę. Dobra, ale to przecież wiadomo, nie przegram tego. Wygram to! Wygram to, ale więcej punktów na tym teście. Skoro uważasz się za takiego wielce mądrego, proszę mi podać numer na policję, straż pożarną oraz pogotowie. No to tak, policja 997, ten numer to kłopoty, straż pożarna 998, albo karetka 999, albo można wszystkie te numery na 112 zadzwonić. Dobrze, dobrze odpowiedział. Jestem w szoku. Jestem w szoku też. Myślałem, że to... Ja myślałam, że już oblejesz na tym pierwszym. Rzadko się po policję dzwoni, bo się pojawia konfident i jest lipa. Troszeczkę historii w życiu nikomu nigdy. Wiesz, no. Że nie zrobi, warto znać historię, więc powiedz mi, kiedy była pierwsza wojna światowa, mój drogi? Kiedy wybuchła? 18. Kiedy wybuchła? Nie, kiedy wybuchła. Kiedy wybuchła? Zakończyła się wtedy. Nie podpowiadaj mu. Nie, no podpowiedziałem. 1914. No właśnie chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć! Oj, nie wydaje mi się, nie wydaje. No chciałem, ale przysięgam, że chciałem. No to druga szansa, a druga wojna światowa? 1940. No a w takim razie, kiedy był chrzest polski? Nie, 960, nie? Bo to kiedyś, bo mi się myli zawsze. Bo przyjęli chrzest, tak? Ale jeszcze, no... Mi się zawsze z rozbierami myli. Nie, to chyba będzie... 900 któryś, no. 60 byłeś blisko. Tak, bardzo blisko już byłeś. Nie wiem, bo strzeliłbym 966. Taa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 
zemść. Kurde.
No to jest dobre pytanie, dobre. Wziąć, a wziąć. Daj mu się wykazać. Niech pomyśli. Musisz to wziąć? Wziąć? Nie no, nie mówi się wziąć, mówi się wziąć, kurde. Już myślałem, że jakąś teorię. No nie, szukałem, wiesz, że może chłopak mówi wziąć, a dziewczyna wziąć, nie. Proszę, żebyś przeliterował słowo. No. Źbło. Nie wiem, jak to się mówi. Źbło. A co to znaczy? No to jest źbło trawy, nie? Okej. Okay. Źbło. Źbło. Zied. No. Zied. Zied. Takie rzet, tylko że nie kropka, tylko jest takie. Czy zi. A zi. 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 Dziu. De. No. Czyli de. De. Zied. De. De z kreską? Nie ma. De z kreską? No nie, no jest de. De. Zi. Zied. Zi. Dy. No. Zi. No. By, by, o! Dobrze. Dobrze? Dobra, co to jest? No. Jak kupujesz to w całości i po czasie jak to masz, tego nie ma wcale. Kupujesz w całości jak co? Nie ma. Po czasie nie ma. Nie ma. Po czasie nie ma? Mhm. Wszystko, tak szczerze. Tak? Jedzenie na przykład jakieś. Możesz kupić całości i nie ma. Może to nie tak powinno być. Nie, właśnie nie wiem. Właśnie nie wiem. Bo teoretycznie ma rację, no, nie? Teoretycznie tak, ale tu chodzi o tą jedną rzecz. Tak. Więc czekaj, trzeba pomyśleć, jak to inaczej zadać. Co jak kupujesz, jest duże i z czasem maleje. Tak, to jest. I znika. I znika. Duże i znika? Zmaleje? No. No. Z dużej i po czasie po prostu maleje. Nie wiem, no wszystko, no jak? Ale to chodzi o jedną konkretną rzecz. No ale to, no to, to, no to jest wiele odpowiedzi może być. Nie, jedną konkretną odpowiedzią jest świeczka. Aha. No. No tak, ale no. Czy duże, czy to jest duże? Nie wiem, czy to jest no, duże. No duże w porównaniu do tego, jak zniknie. No, ale nie było duże na starcie, tak? Ojciec Marcina ma 5 synów, Adama, Bartka, Czarka i Filipa. Jak ma na imię 5. syn? Marcin. Dobrze. Kurde! 3 pytania z serii. Co to jest? Co to jest fiszbina? Fiszbina? No. Nie wiesza się przy oknie tego fiszbin? No nie wiem, co to jest fiszbina? Powiedz, jest to coś. Do okna. Znaczy, no, no ale. No, jak masz. Nie. Jest to coś dla kobiet. Aha. Jest to potrzebne w jednej rzeczy, którą mają kobiety. Używają kobiety. Podpaska. Nie. Jest to ten drucik w staniku. Fiszbina no to taki, jest? Nie, no to taki właśnie, ale to sprawdź. Co? Ja jestem przekonany, że fiszbinę też się wiesza na górze tam. Harnisz. Nie, fiszbina właśnie, że to jest jakby część tego. Czego? Jak, zasłony no. I do góry się wiesza fiszbiny. A, co to jest za lotka? O, no to wiem. To są takie nożyczki, które się bierze i się podkręca rzęsy, nie? No, a nie? No tak! No tak, ale jak to mogą być nożyczki? No, w sensie, że masz takie jak nożyczki wygląda, tylko masz inną końcówkę, wiadomo. Okej, okay, dobra, pięknie. Jestem z ciebie dumna, że wiesz takie rzeczy. A co to jest w takim razie haczka? O, to też wiem. No jak masz na przykład ogródek. Ue! Nie! Takie, tak jakby, nie wiem, jak taki pług, tylko że ręczny. Dobrze, ale dobrze. To mojej mamy i moja mama to rzuciła, no. Że mam ci dać haczkę. No proste, wiesz? No ja nie wiedziałem. Jaki kwiat to goździk? Pokażę ci 3 kwiaty i musisz zgadnąć, który to goździk. Jeden. No. Drugi. Trzeci. Nie wiem, któryś to goździk. Ale tylko w tą stronę przewijaj, okej? Okay? Któryś to goździk. No to chyba jest róża, nie? To w sumie też jest chyba róża. A to jest inaczej, nie? Ja wiem, bo to jest chyba goździk, nie? Bo to kojarzę. Kojarzę. To to? Okej, okay, czyli według Adama bratek to goździk. A nie! No goździk! A który to goździk? Ten. To jest goździk? Tak. Nie powiedziałbym, nie wygląda goździk.
goździk. Nie, tu wygląda jakby kilka kwiatów tu było, bo zobacz. Nie, te, one tak wyglądają. Tak się właśnie charakteryzują goździki. Że one takie różne? No, bo te są jeszcze nierozwinięte, a te są na przykład troszeczkę. Niedorozwinięte. No. Który z tych trzech jakby produktów to jest płyn do podłóg? No. Taki, taki, czy taki? Mhm. Mogę zobaczyć? Nie, nie mogę. Nie, bo są tam napisy. Wiem, no dobra, ale to jeszcze raz, bo pierwsze to jest do samochodu coś. No ten, kurde, do prania. Ten chyba środkowy? Ten? Nie. Albo czekaj, po tamten może. Tamten wygląda jak samochodowy ten. No to jest do samochodu. K2 to taka... Ja tam liznąłem tematu samochodowego, nie? No dobra, czyli te dwa. No coś z tych dwóch. Ten chyba. Ten? No. Okej. Okay. No bo ten do prania może. Nie, nie. Dobrze czy tak, źle? Tak, ten jest do prania, no. A ten jest do podłóg. A jak, kurde. Nie, oni to, wiesz... Oni wiele mają takich. No, ja mam, wiele. Mam tam różne takie. Kontakty. Nie, nie, takie właśnie. Płynne środki, takie chemiczne. Takie chemiczne, różne, to wszystko podobne. Trochę BHP nigdy nam nie zaszkodzi. Jesteśmy ludźmi, powinniśmy takie rzeczy znać, są to podstawy. W takim razie powiedz mi, RKO u dorosłych. No wiem co to. Ile powinniśmy zrobić wdechów i ile ucisków? Tyle informacji. A ty myślałeś, że zatrzymamy na tym, że zadzwoń po pogotowie? Nie, że co to RKO? Do dorosłego. No? Tak. 30 i chyba 2 wdechy, nie? 32 wdechy? No. 62 wdechy? Nie no, 32 wdechy! A tak! No. 32 wdechy! No. Okej, okay, zrozumiałam 32. Ja też zrozumiałem 32. Okej, okay, dobra. Bardzo dobrze, cieszę się, że wiesz. Trochę wróćmy tutaj do nauki. Powiedz mi proszę, Adaś, alfabet po angielsku. O Boże. Całe? Ej, pi. Każdy to śpiewa. Ja nie wiem dalej. Jak nie wiesz? Nie, bo ja nie wiem po... J-K. Czekaj, niech zdaje. Nie wiem. Nie wiem. No nie wiem po prostu. Nie wiem, bo ja po polsku nawet też gdzieś go. Ja po polsku spróbuję. A B C D E F G H I J K L M N O P R S S T U V. I dalej co? Z jeszcze musisz. X Y Z. Dobra, dobra. A ile to jest 10 do 6? To jest właśnie najgorsze. Kurde. 10 razy 10, 100 razy 10, 1000 razy 10, 10 tysięcy razy milion? No i ostatnie pytanie, mieszkasz w końcu sam, więc powiedz mi, jesteś w kuchni, robisz sobie na wieczór popcorn, właśnie tutaj sobie jesz, ale powiedzmy, że robisz sam w garneczku, spalić cię ten popcorn w tym garku i masz spalony garnek, jak umyć garnek? Kurde. No tak. No to proste. Jakie są sposoby na to? Ja słyszałem jeden. No. Że się wlewa wodę i się gotuje woda z tym. No to też jest jeden sposób, no. Ale on nie zawsze działa. Albo nie wiem, namoczyć, w sensie wlać i żeby się nie, rozwodnił. Nie, on się, to się nie rozwodni. No ale ugotować wodę. No ale taki sposób, który zadziała, bo woda na przykład nam w koło brzegu nie działała. No to nie wiem, wlać czegoś tam jeszcze? No, czego? Płynu. Nie. Oleju! Oleju! Widziałem kiedyś z olejem jakiś sposób. To nie wiem. Ocet! Ocet! No pewno, że ocet. Ocet. Pewno, że ocet. Tak samo jak czajnik się brudzi. Kochani, w takim razie to był test na wiedzę Adama aka Aveniksa, który, no, myślałam, że będzie głupszy, nie jeszcze będzie. Jeszcze raz, jeszcze raz. No, popisz się dziecko. Ale masz mówić. No to ja z tobą, bo ja też umiem. Czyż te. Ryb. Złapał? I Zosia? A, nie złapał. Czyli wygrał konkurs dzisiejszy. Gratulacje czy coś tam. Dziękujemy wam za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrybujcie kanał i trzymajcie się. Nara! Nara!